A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. W naszych historycznych spacerach po mieście nie pojawił się jeszcze temat mostów na Wisłoku, a przecież jest to wątek fascynujący, w którym jak w zwierciadle odbija się złożona historia tego terenu. Zaglądnijmy zatem dzisiaj na przeprawę mostową pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Lwowską, będącą niegdyś strategicznym obiektem na kierunku wschód-zachód. Choć przyzwyczailiśmy się do jego widoku, to warto wiedzieć, że most w tym kształcie i projekcie służy miastu dopiero od 1962 roku, i jest w tym miejscu szóstym połączeniem brzegów Wisłoka. A stało się tak za sprawą wojen i powodzi. Nasi zaborcy Austriacy przywiązywali sporo uwagi do spraw hydrotechnicznych, o czym świadczyć może ten plan przepływu Wisłoka przez Rzeszów z 1811 roku. Aby uzmysłowić sobie czas wykonania tej mapy, pomyślcie sobie, że Napoleon Bonaparte właśnie walczy w Hiszpanii i dopiero za rok wybierze się na Moskwę. Właśnie na tej mapie można zobaczyć most, który przetrwał do 1815 roku, kiedy to szalejąca powódź doszczętnie zmiotła go z powierzchni ziemi. Przeprawa mostowa była elementem cesarskiego traktu do Lwowa, więc postawiono kolejny, tym razem kamienny i z jednym filarem na środku rzeki. Jego konstrukcja nie do końca okazała się trwała i Austriacy postanowili wykorzystać jego kamienne filary do budowy kolejnego mostu, tym razem żelaznego. Ten przetrwał aż do 1915 roku. Właśnie wtedy, w drugim roku wojny światowej, został wysadzony w powietrze przez Rosjan, a na jego miejscu pruscy saperzy zbudowali prowizoryczny most drewniany imienia cesarza Wilhelma II. Jak to bywa z prowizorkami, dotrwał on aż do 1928 roku, kiedy już w odrodzonej Polsce zastąpił go most żelbetowy imienia Józefa Piłsudskiego, zdecydowanie najładniejszy z wszystkich przepraw w tym miejscu. Kosztował 500 000 ówczesnych złotych, jego budowa trwała 3 lata, a konstrukcją przypominał w mniejszej skali most warszawski we Wrocławiu. I o ten most upomniała się kolejna wojna. Wycofujące się we wrześniu 1939 roku Wojsko Polskie próbowało go wysadzić. Uszkodzona została tylko jezdnia. Niemcy uszkodzenie łatwo naprawili, dodając dodatkowy drewniany filar i tak ten most funkcjonował do 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to wycofujące się niemieckie oddziały okupacyjne wysadziły mosty kolejowy i drogowy. Przeprawa zastąpiona została najpierw przez most pontonowy w przedłużeniu ulicy Spytka-Ligenzy, a następnie znowu przez most tymczasowy, tym razem zbudowany przez saperów radzieckich. Ten przetrwał aż do 1962 roku, bo właśnie wtedy otwarto nowy, żelbetowy most projektu inżyniera Franciszka Maca, który z przerwami na remonty służy nam do dzisiaj. Burzliwe dzieje tego miejsca można dostrzec w nurcie Wisłoka, gdzie wciąż widać pozostałości dawnych przepraw. Jak napisał Franciszek Kotula, a teraz coś jak groteska. Drugi most zniszczyli Rosjanie, a tymczasowy trzeci zbudowali Niemcy. Z kolei czwarty wysadzili Niemcy, a następny tymczasowy jako piąty zbudowali saperzy radzieccy. Ten tymczasowy przetrwał też kupę lat, bo szósty zbudowano dopiero w roku 1962. Do tej całej historii my możemy już w XXI wieku dołożyć kładkę rowerową tuż obok i to, że dzisiejszy most służy żołnierzom do całkiem innych celów.